Czy rozwiązanie zagadki UFO kryje się nie w przestrzeni kosmicznej, tylko w oceanach? Czy to przypadek, że tak wiele łapów napotkała i sfilmowała amerykańska marynarka wojenna? I czym są metalowe sferule, fragmenty zagadkowego ciała kosmicznego, które znalazł niedawno na dnie Pacyfiku profesor Ivy Loeb? Szanowni Państwo, odpowiedź na te inne pytania w premierowym odcinku mojej autorskiej serii UFO Historie. Nazywam się Piotr Cielebiaś, kojarzycie mnie pewnie z publikacji w Nieznanym Świecie oraz udziału w debatach ufologicznych na antenie Radia Paranormalium. To nie są oczywiście jedyne miejsca, gdzie mogliście się ze mną w jakiś sposób zetknąć. Tajemnicą UFO i zjawiskami z pogranicza interesuję się od lat. I chcąc podzielić się ze słuchaczami najciekawszymi i najbardziej dającymi do myślenia sprawami, postanowiłem uruchomić ten kanał. Co na nim znajdziecie? No przede wszystkim mnóstwo unikatowych historii i opowieści związanych z UFO i dziedzinami pokrewnymi, takimi jak paleoastronautyka. Często będą to sprawy, o których mówi się rzadko. Audycja startuje w formie dość krótkiego podcastu. Niewykluczone, że jego długość się będzie stopniowo zwiększała. Z biegiem czasu mogą też pojawić się materiały filmowe. Jeżeli projekt i odcinek się Wam spodobają, zostawcie łapki i komentarze dla zachęty. A serię zaczynamy newsowo, odnosząc się do tego, co dzieje się obecnie w ufologii na pokrewnych jej polach. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że temat zyskał wreszcie należną mu uwagę w mediach mainstreamowych, przynajmniej za oceanem. Jednakże pojawia się pytanie, czy zawsze mówi się nam prawdę i czy zawsze podążamy, nie tylko my, ale i specjaliści, w dobrą stronę z interpretacjami tego fenomenu. Istnieje zagadnienie, na które moim zdaniem zwraca się za mało uwagi. W oryginale nazywa się to Transmedium UAPS. Chodzi o obiekty zdolne do swobodnego poruszania się zarówno w wodzie, jak i w powietrzu. Taki rodzaj UAPA pojawił się m.in. na filmie, który w 2019 roku ujawnił Jeremy Corbell. Widzimy na nim UFO zawieszone nad taflą wody, która następnie nurkuje w toń oceanu. Przez lata do ufologów z różnych akwenów na kuli ziemskiej docierały doniesienia o niezidentyfikowanych pojazdach, które wpadały w toń morską albo z niej właśnie wystrzeliwały. Tego typu przypadki zostały zauważone przez Pentagon i skłaniają one do zadania kilku pytań o naturę obiektów UAP. Skoro tak wiele z nich zaobserwowano nad oceanami albo w pobliżu jednostek US Navy, to może nasz radar i obszar poszukiwań należy przestawić z przestrzeni okołoziemskiej, gdzie od zawsze poszukuje się obiektów UFO, na głębiny oceanów. Znane przecież gorzej, jak mówi popularne porównanie, niż powierzchnia Księżyca na przykład. Może większość obiektów UFO czy UAP ma właśnie charakter transmedialny i są to sondy obcej cywilizacji, które chronią się przed człowiekiem w wodnej toni. Przyjrzyjmy się tej hipotezie. Na początek jednak małe odniesienie do najnowszych wydarzeń. Jeżeli interesujecie się ufologią, zauważyliście pewnie, że atmosfera w środowisku gęstnieje z miesiąca na miesiąc i z tygodnia na tydzień. Wiosną swoje konferencje na temat UFO zorganizowały agencja NASA oraz biuro AARO, które, jak przypomnę, jest takim oficjalnym ośrodkiem zajmującym się analizą niezidentyfikowanych obiektów. Z kolei na początku czerwca w mediach pojawił się David Grash, teraz już słynny były funkcjonariusz wywiadu, który potwierdził swoimi wypowiedziami krążące od dekad pogłoski, że jakieś tam zakonspirowane grupy wewnątrz amerykańskiej armii i spec-służb posiadają pozaziemskie artefakty w postaci maszyn niestworzonych przez człowieka. Temperatura dyskusji wzrosła jeszcze bardziej, gdy senacka komisja wprowadziła regulacje nakazujące dosłownie zwrócić wszelkie egzotyczne materiały, jak oficjalnie mówi się o tych pozaziemskich znaleziskach, do biura AARO. Innymi słowy, na chwilę obecną wszyscy, którzy w Stanach Zjednoczonych badają rozbite UFO albo posiadają jakieś jego szczątki, muszą w ciągu 6 miesięcy ten materiał zwrócić. Żądanie to jest nieco dziwne, jeżeli sobie przypomnicie to, co mówił David Grash, bo jego zdaniem projekt związany z przyjmowaniem rozbitych albo porzuconych obiektów UFO trwa w Stanach Zjednoczonych co najmniej od końca II wojny światowej. Przez tak długi czas, przez te kilkadziesiąt lat, nikt nic w tej sprawie nie zrobił, ale do sygnalistów i tajnych informatorów wrócimy w którymś z następnych programów. Dobrze, no skoro Amerykanie znajdowali porzucone obiekty UFO lub UAP,
to jak je lokalizowali. W 2019 roku pewien astronom ogłosił, że zamierza poszukać szczątków potencjalnego pozaziemskiego pojazdu na dnie Pacyfiku. Sprawa ożyła niedawno, pod koniec czerwca 2023 roku, kiedy ucichła z kolei afera wokół Davida Grasha. Na portalach informacyjnych zaczęły pojawiać się wtedy nagłówki typu "Dziwne przedmioty z dna oceanu mogą być szczątkami UFO" albo "Profesor z Harvardu znalazł fragmenty statku kosmicznego na dnie Pacyfiku". I tym naukowcem był nikt inny jak A.V. Loeb, astrofizyk i astronom słynący z otwartego podejścia do zjawiska UAP i poszukiwania śladów obcych form życia, a przynajmniej jest on na to wszystko bardziej otwarty niż inni reprezentanci środowiska naukowego. Media zaczęły wymieniać coraz częściej nazwisko Loeba na przełomie roku 2017 i 2018, kiedy zasugerował on wprost, że należy prowadzić nasłuch radiowy obiektu pozasłonecznego o nazwie Oumuamua. Uznał on bowiem, że ma on taki kształt dziwny, podłużny i inne cechy, które sprawiają, że może mieć on sztuczne pochodzenie. Mówiąc krótko, Oumuamua mógł być pozaziemską sondą albo zepsutym od lat statkiem kosmicznym, który sobie dryfował w kosmosie. Dyskusja wokół Oumuamua trwała dopóki nie oddalił się on tak naprawdę w odmęty przestrzeni. I choć niepotwierdzono, aby emitował sygnały radiowe, profesor Loeb nie ustawał w poszukiwaniu obcych technosygnatur i w tym celu powołał nawet do życia projekt Galileo, którego zadaniem jest poszukiwanie wytworów pozaziemskiej techniki. Co się działo dalej? Jakiś czas później pojawiły się informacje, że współpracownik Loeba, Amir Siraj, natknął się na kolejnego gościa z głębi kosmosu. W dużym skrócie, chodziło o meteoryt, który na początku stycznia 2014 roku, a więc na długo przed przybyciem Oumuamua do Układu Słonecznego, wszedł w ziemską atmosferę w pobliżu wyspy Manus, niedaleko Papui Nowej Gwinei. Uczynił on to wszystko pod takim kątem i z taką prędkością, że astronomowie zaliczyli go do grupy potencjalnych obiektów pozasłonecznych. W roku 2019 Loeb i Siraj opublikowali na ten temat artykuł, ogłaszając, że chcą znaleźć szczątki tego obiektu, nazwanego meteorytem Manus. Powód był taki, że ich zdaniem to nie był, albo przynajmniej mógł nie być do końca obiekt naturalny, dlatego że wykonany był on z jakiegoś super wytrzymałego materiału. Prawdopodobnie jego szczątki zalegają na dnie oceanu i podobne cechy ma tylko 5% skał w kosmosie. Szczątki miały być odłowione za pomocą sań magnetycznych ciągniętych po dnie i poddane analizie pod kątem ich ewentualnego sztucznego pochodzenia. Właśnie pod koniec czerwca, jak mówiłem, Loeb i Siraj ogłosili w mediach, że połów zakończył się sukcesem. Wydobyto około 50 sferuli, takich maleńkich metalowych kuleczek złożonych głównie z żelaza, które zostaną poddane dodatkowym analizom. I choć uczony studzi nadzieję tych, którzy mówią, że są te szczątki UFO, mówi też o przełomie, w takim sensie, że prawdopodobnie jest to pierwszy przypadek, kiedy materiał spoza Układu Słonecznego trafi w ręce ludzi. Czy profesor Loeb słyszał wcześniej pogłoski o egzotycznych materiałach w rękach spec-służb, a ponieważ nikt mu takowych nie oferował do zbadania, postanowił sam sobie wyłowić pozaziemski obiekt? Tego nie wiemy. Poszukując natomiast wyjaśnień dla obserwacji UAP-ów, wysunął on może niezbyt na pierwszy rzut oka oryginalną, acz wartą wspomnienia hipotezę o tak zwanych kosmicznych dmuchawcach. Pod tą nazwą rozumie on statki obcych cywilizacji, które emitują w przestrzeń mikrosondy, na przykład do celów badawczych. Byłyby to trudne do wykrycia obiekty i zdaniem Loeba te mikrosondy mogłyby penetrować ziemską atmosferę, na przykład w celu pełnienia misji zwiadowczych czy naukowych. Czy zatem wszelkie tiktaki i UAP-y o niewyjaśnionym pochodzeniu mogą być tego typu sondami oderwanymi od jakiegoś kosmicznego dmuchawca w bliskim sąsiedztwie Ziemi? Jeżeli tak, to zapewne starają się uniknąć wykrycia i przechwycenia przez człowieka, a jeśli są wyposażone w sztuczną inteligencję, to ta może uznać, że najbezpieczniejszym schronieniem dla takiego próbnika są właśnie oceaniczne głębie, z tego powodu, że ludzie nie mają nad nimi kontroli. Zatem
te fragmenty kosmicznego dmuchawca byłyby zdolne zarówno do poruszania się w przestrzeni powietrznej, jak i w wodzie. Dla zaawansowanej cywilizacji zbudowanie takiego obiektu nie powinno być problemem. Być może rozumie to biuro AARO, dla którego kwestia dwuośrodkowych czy transmedialnych, bo to może lepiej brzmi, UAP-ów nie jest bez znaczenia. I to pewnie dlatego w tłumaczeniu na język polski nazwa tej organizacji, tego biura, to Biuro do Spraw Badania Anomalii we wszystkich ośrodkach ruchu. Pozostaje więc pytanie, czy amerykański Departament Obrony wie o tym coś więcej? I druga sprawa taka, że biorąc pod uwagę to wszystko, może okazać się, że przymiotnik latające lub powietrzne w odniesieniu do UAP-ów no jest pewnym przekłamaniem i anachronizmem. Opowieści o dziwnych obiektach widywanych nad powierzchnią mórz i oceanów, a nawet wyłaniających się z morskich toni, są stare jak zjawisko UFO. Także we współczesnej literaturze ufologicznej USO, czyli niezidentyfikowane obiekty podwodne, to kwestia w miarę dobrze zamarkowana. Osobiście mam jednak takie wrażenie, że to jest temat, który od zawsze pozostaje jakoś na uboczu. Tak przyzwyczailiśmy się bowiem do idei, że odwiedzają nas przybysze z obcych planet, że przekonanie o obecności w oceanach jakichś pozaziemskich sond, czy nawet statków matek, albo nawet baz, no było marginalizowane, przynajmniej w kulturze popularnej. W literaturze przedmiotu z kolei istnieje bardzo ścisły podział, to też jest takie moje wrażenie, na zjawisko UFO, które jest powietrzne, i te podwodne obiekty UFO, które nie wiadomo, czy jakoś się tam z tymi latającymi wiążą. Takie pojmowanie problemu wynika trochę z naszych uwarunkowań kulturowych, ale też tradycji militarnej. Innymi słowy, skoro, wiecie, armie świata mają lotnictwo i marynarkę, to musi istnieć jakiś taki podział na UFO i USO. A przecież de facto może chodzić o te same obiekty transmedialne lub dwuośrodkowe. Oprócz tego ciekawym wątkiem są przypadki spotkań z obiektami, nazwę to tak, nadoceanicznymi, które paraliżowały załogi statków albo przyrządy okrętowe za pomocą jakiegoś nieznanego oddziaływania. Pytanie, czy one chciały w ten sposób odwieść marynarzy od zbliżania się do pewnych miejsc na morzu. To jest jednak temat na zupełnie inny odcinek. Warto wspomnieć, że o zjawisku UFO pisał dość szczegółowo w swojej książce The Invisible Residence Ivan Sanderson. Najciekawsze relacje moim zdaniem dotyczą tych obiektów, które wystrzeliwały z głębi na oczach marynarzy, i były to bez wątpienia obiekty niestworzone ludzką ręką. Jeden z przypadków, na jaki często można natrafić w literaturze zachodniej, miał miejsce, co ciekawe, w Polsce. Jest to właśnie przypadek tego typu, że obiekt nagle wydostaje się spod wody. Do zdarzenia tego doszło w Kołobrzegu w marcu 1959 roku, a więc na krótko po domniemanej katastrofie UFO w Gdyni. Świadkami mieli być żołnierze, którzy zauważyli, że woda w Bałtyku jakoś dziwnie się porusza, a po chwili wyłonił się z niej trójkątny obiekt UFO o boku długości około 4 metrów. Po wzbiciu się w powietrze miał okrążyć tych żołnierzy, a następnie się oddalił. Nie jest to oczywiście jedyna relacja o bałtyckim USO, który to temat przed laty ożywiło odkrycie w Zatoce Botnickiej przedziwnej podwodnej anomalii, ale szokujące relacje o niezidentyfikowanych obiektach pływających czy podwodnych pojawiały się także w trakcie obecnej fali zainteresowania UFO, która trwa już przecież blisko 6 lat. Jedno z takich zdarzeń opisał komandor David Fravor, autor słynnego nagrania z 2004 roku przedstawiającego przelot UAP-a. Wspominał on o historii z lat 90., do której doszło w okolicach Puerto Rico i którą przekazał mu znajomy. Pomimo tego, że jest to relacja z drugiej ręki, jest moim zdaniem warta wspomnienia. Świadkiem zdarzenia był pilot ciężkiego śmigłowca CH-35, zwanego też latającym dźwigiem. Do jego zadań należało m.in. podejmowanie z wody ćwiczebnych torped, w czym pomagał mu spuszczany na linię nurek.
Pilot, siedząc na dziobie maszyny, doskonale widział to, co znajduje się w wodzie pod nim. I ten człowiek, który kontaktował się z Freivorem, dwukrotnie widział niezidentyfikowaną szarą masę, jak to określił, która wyłoniła się z głębin. Za drugim razem dostrzegł, że to kulisty obiekt, na 100% nie będący łodzią podwodną. To coś szybko wyłoniło się z toni oceanicznej, no i w trybie awaryjnym zaczęto wciągać nurka. Po chwili zaobserwowano również, że ten obiekt dosłownie porwał tą ćwiczebną torpedę. Bardzo ciekawe i niepokojące zarazem. Reasumując, drodzy słuchacze, czy powinniśmy zwracać większą uwagę na obiekty zdolne do zmiany środowiska ruchu? Czy głębie oceaniczne są potencjalnym miejscem schronienia dla pozaziemskich próbników? I czy z tego właśnie powodu spotkania z UFO na otwartym morzu nie są tak częste? Czekam na wasze listy i komentarze. Przypominam też o bieżącym numerze Nieznanego Świata. Czytając Nieznany Świat, wspieracie projekt, który trwa już 33 lata, przybliżając Polakom to, co nieznane. Liczę też na wasze wsparcie w trudnych dla rynku prasowego czasach. W kolejnych odcinkach UFO Historii postaram się również przybliżyć wam jakieś ciekawe, mało znane zagadnienie, ale też udowodnić, że w ufologii nie trzeba ubarwiać teoriami nie z tej ziemi, jakimiś tam wątkami new age'owymi lub pseudoezoterycznymi, bo to, co w niej znajdziemy, czyli prawda, sama w sobie zaskakuje. Do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam.